dożywocie za morderstwo matki. Taki właśnie wyrok wydał sąd po rozpatrzeniu mojej sprawy i braku skruchy. Nigdy jej nie lubiłem. Zawsze były jakieś zgrzyty i wyzwiska. Zaczęło się, jak miałem jakieś 10 lat. Wtedy odszedł od nas ojciec. Dosłownie z dnia na dzień. Nigdy nie chciała rozmawiać na ten temat. Nic o nim nie wiedziałem. Wychowywałem się praktycznie bez niego. Kiedy wracałem z boiska szkolnego, to zostawałem ją pijaną, owiniętą w koc. Raz, jak usłyszała, że wróciłem i siadłem do komputera, a komputer znajdował się w salonie, w którym spała najebana, dostałem taki wpierdol, że kiedy się opamiętała, to rozryczała się i zaczęła przepraszać. Miarka się przebrała. Uciekłem z domu na 3 dni. Szalałem się po mieście, spałem w parku, zjadłem to, co wyżebrałem. Kiedy wróciłem do domu, była inna. Tak jakbym nie był jej synem, kompletnie zero uczuć. Traktował dom jak hotel. Wpadłem w chujowe towarzystwo i zacząłem ćpać. Podpierdalałem jej kasę i kupowałem. Na początku marihuanę, potem mefedron, amfetaminę. To był jeden z powodów, dlaczego rzuciłem się na nią z nożem. Brakowało mi hajsu i przyłapała mnie na tym, jak jej grzebie w portfelu. Pijana zaczęła się na mnie wydzierać, że jestem żywym gównem. Nigdy mnie nie chciała. Usłyszałem wszystko, co najgorsze. Chwyciłem za kosę i dźgnąłem ją 8 razy w brzuch. Zabrałem kasę i wyszedłem. Nie czułem wyrzutów sumienia. Kiedy wiedziałem, że jestem skończony, brak kasy i w ogóle chęci na jakąkolwiek pracę, to zgłosiłem się na policję i opowiedziałem o wszystkim. Wyrok już znacie. Wszedłem do celi z kocem i szczoteczką do zębów. Cele były dwuosobowe, a na jednej z pryczy leżał jakiś łebek młody. Też był chyba jakiś nowy. Spojrzał na mnie i powiedział: co tak stoisz? Uwal się na pizdę i nawet nie mrugaj. Okej. No kurwa, zatkało mnie i był w sumie trochę zdezorientowany. To mój pierwszy dzień w celi, a tu już jakaś szycha. Nagle mówi: co ty kurwa, symetrii nie oglądałeś, żartuję sobie, Piotrek jestem. Pytanie puściłem mimo uszu, byłem zdezorientowany. Tomek! Tomek! Za co siedzisz? Nie chciałem się wychylać, więc odbijam piłeczkę. A ty? Pierwszy zadałem pytanie: co ty, nie ufasz mi? Przecież będziemy w tej celi jeszcze kawał czasu. No ale widzę, że jesteś spięty. Kradzież aut i usiłowanie morderstwa. To jak, za co siedzisz? Zabiłem swoją matkę. O kurwa, to kawał sukinsyna z ciebie. Dlaczego to zrobiłeś? Jakąś kurwą była? Wiesz co, nie chcę o tym dzisiaj gadać. Może innym razem, jestem trochę zmęczony. Pierwsza noc w celi niespokojna. Nie to, żebym żałował, że ją zajebałem, ale jakoś ciężko się przyzwyczaić do nowego miejsca. Do tego tam myśl, że nikt mnie nie odwiedzi. Nieważne, wstaję z łóżka, myję zęby. Woda w kranie jakaś żółta, zimna. Nie wiem, czy to prawda, czy moje urojenia. Piotrek jeszcze spał. Wycierając gębę, strąciłem kubek z wodą. Upadł z brzdękiem. Nie wiem czemu, ale ten dźwięk strasznie mnie wyprowadził z równowagi. Dosłownie złość się we mnie gotowała. Chciałem rozjebać całe to więzienie. Przy okazji obudziłem tego typa. Przeciągnął się i wstał. Dzień zaczął się od opowiadania, jak to on tu trafił, że poznał Ewkę, z którą można było samochody kraść. Faktycznie, widać była tak cudowna, że kradli razem samochody, ale jak go ojebała na kasę, to przejebał jej młotkiem w czachę, a potem skopał i zostawił. Ledwie co ją odratowali. Potem jakiś grach mi pierdolił. Dosłownie miałem tego dosyć, zwłaszcza na fakt, że od rana mam zjebany humor. Jest moje zbawienie. Pora na spacerniak. Wyszliśmy przed cele. Szybkie przeszukanie, omówienie zasad i wyjazd na plac. Wszystko dosłownie jak w filmie. Siłownia, boisko do kosza, ławeczki. Poszedłem szybciej, żeby zgubić Piotrka. Może ma innych kolegów niż ja i jak ich zobaczy, to do nich dołączy. Jak na złość nie miał. I łaził za mną pierdoląc, jaki on to kozak. Nie wytrzymałem, zacząłem go napierdalać, kopać po mordzie. Dosłownie cała złość, która się we mnie zbierała, uszła razem z jego juchą. Wszyscy na placu to widzieli. Strażnicy natychmiast mi powalili i na 14 dni do izolatki. Kurwa, początek, a ja już w izolatce. 4 ściany ciszy, sam na sam ze sobą. Myślałem o tym, co zrobiłem matce, co zrobiłem Piotrkowi. Wiecie co? Czuję się z tym znakomicie. Gdybym miał możliwość, to bym jeszcze dojebał tego strażnika, co mnie spałował. Miał dzień po dniu,
Już się dzieje życia cud. Ku mojemu zdziwieniu wróciłem do swojej celi. Znowu mam mieszkać z tym popaprańcem, jednak Piotrka nie było. Na jego pryczy leżał gość, cały w tatuażach. Był tak po 40. Wyglądał na zakapiora, ale co tam. Jemu też mogę wpierdolić. Siła 1000, rozum 10. Więc bez pardonu siadam na swoje łóżko i słyszę: młody, coś ci się nie popierdoliło? Nie kurwa, nie oglądałem symetrii, o chuj ci chodzi. Wstał, szybkim ruchem założył mi Nelsona na ucho i mówi: żebyś się kurwa nie przeliczył, grzeczniej do mnie. Mówi: bo cię połamie. No dobra, jeśli się rozumiemy, mów mi Dave. No dobra, Dave, o co chodzi? Widziałem, jak sprałeś tego pedałka na placu. Lubisz się napierdalać? Wkurwiał mnie nic więcej. Mam propozycję. Nowy kolega zaproponował mi fuszkę. Jeden. Mam po prostu dołączyć do grupki więźniów i wszczynać małe bójki z drugą grupą. Dożywocie plus pewnie brak zwolnienia za wcześniejsze rozjebanie Piotrka. Co mi tam? Wchodzę w to. To już drugi miesiąc i powoli zacząłem zdobywać uznania. Nasza grupa stała się drugą siłą w więzieniu. Nazywaliśmy siebie maruderami. Mieliśmy dobre kontakty ze strażnikami. Na nic nie narzekaliśmy. Ja stałem się bardziej doceniany i w hierarchii wskoczyłem trochę wyżej. Dave zapoznał mnie z szefem kliki, niejakim majorem. Miałem z nim iście przyjacielskie stosunki. Stałem się gościem od wyciągania haraczy. Czy to fajek, herbaty i innych dupereli. Nie chodziło tu o te wszystkie śmieciowe rzeczy, a o zastraszanie. Nie podobało się to tropikalnym, czyli tym, którzy uważali, że trzęsą tą budą. Powoli ich wypieraliśmy, aż do bójki na placu, gdzie majorowi przecięli kawałkiem blachy tętnicę szyjną. Wykrwawił się na moich rękach. Po tej akcji nie mogliśmy się zebrać. Obiecałem sobie, że choćbym miał zgnić w tym więzieniu, to rozpierdolę tego sukinsyna, który go zadźgał. Jak najlepszy przyjaciel majora, zgodnie postanowiliśmy, że stanę na czele gangu. Od razu postanowiłem działać. Przekazując informacje na kartkach schowanych w książkach, dałem znać chłopakom, że potrzebuję 10. Takich, którym na wyjściu nie zależy. Że zamierzam rozkurwić tropikalnych razem z ich przywódcą, którego notabene nigdy nie widziałem. Rzadko wychodził z celi, strażnicy nawet go nie wyciągali na siłę. Takie miał układy. Wiem tylko, że jest już w sile wieku. Chuj mu w dupę, dorwę starca i będę patrzył, jak się wykrwawia. Zgłosiło się 5. Paja, Siwy, Rusłan, Edek i Ryju. Ogólnie sportowe świry, zawsze napierdalali się na siłce, jak ich widziałem. Mówili, że czekali na taki dzień. Ja też, chłopaki, ja też. Zrozumieli mój plan dosyć szybko. Zresztą był prosty. Umawiam się ze znajomym strażnikiem, że zostawia otwartą celę przywódcy tropikalnych. Moi ludzie robią rozpierdol na stołówce, a ja zostawiając w swojej celi, przemykam się i idę rozpierdolić mu szyję łyżką. O dziwo, wypaliło. Te kurwy za paczkę fajek zrobią wszystko. No, jeszcze można zastraszyć, że ich rodzinom może stać się krzywda. No, ale to pomijmy. Wchodzę do celi, widzę go. Leży i czyta książkę. Wstajemy, skurwysynu! Przyduszam mu twarz poduszką i duszę krótką chwilę. Kiedy ją podniosłem, stanąłem jak wryty. Skąd znałem tę twarz? To niemożliwe, to nie może być prawda. Tato! Spojrzał na mnie. Widziałem, jak lekko podniosły mu się kąciki ust. Ale był to uśmiech przez łzy. Tomek, synku! Padłem na łóżko, zacząłem ryczeć, a on wstał i mnie przytulił, tak po ojcowsku. Tak mi tego brakowało. Ostatni raz go widziałem, jak miałem 10 lat. 10 lat! Teraz, kiedy jest tak blisko, czuję w końcu wstyd. Wstyd, że chciałem go zabić. Jedyną bliską mi osobę, która mi pozostała. Miałem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy, ale nie w takich okolicznościach, powiedział. Dlaczego nas zostawiłeś, mnie i mamę? Synu, musiałem to zrobić. Miałem problemy z prawem. Twoja matka też była w to zamieszana. Musiałem was opuścić, żeby jej też nie zamknęli. Co u niej? Jak to przeżyła? Właśnie wtedy znów poczułem wyrzuty sumienia. Coś mnie tknęło i zacząłem jeszcze bardziej płakać. Tato, ja ją zabiłem. Też miałem problemy, a ona już nie była sobą.
odkąd odszedłeś, zaczęła pić i straciła kontakt z rzeczywistością. Nie mogłem tego wytrzymać. Przytulił mnie jeszcze mocniej. Rozumiem, ale już jesteśmy razem. Przestań płakać. Mam coś dla ciebie, specjalnie na tą okazję. Powoli wstał i udał się do szafeczki, z której wyciągnął zawiniątko. Zamknij oczy. Zamknąłem. Czułem się bezpiecznie. Sam na sam z ojcem, jakbym znowu miał 10 lat. Poczułem dźgnięcie w szyję. Dalej z zamkniętymi oczami dotknąłem swojej szyi. Poczułem krew. To musi być sen. Zamoczyłem lekko palce w ranie i oblizałem je. Metaliczny smak. Otworzyłem oczy. Ojciec stał nade mną z żyletką. Dlaczego to zrobiłeś, tato? Płakał. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Zacząłem powoli staczać się na podłogę i tracić kontakt z rzeczywistością. Wykrwawiałem się. Synu, kocham cię. Nie miałem już siły się ruszać, a on stanął za mną i zaczął ściągać ze mnie moje spodnie. Zaczął lizać moje ciało, mój odbyt, w który wszedł z szybkim ruchem. Nie czułem bólu. Wiedziałem, że zaraz umrę, mimo to czułem się spełniony. Każdy ruch sprawiał mi przyjemność, a jednocześnie smutek, bo wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku. Poczułem ciepło w mojej kiszce. To był znak, że tato doszedł we mnie. Położył się na moich plecach, zacieńczony pracą, jaką wykonał. Jego twarz na sekundę zbliżyła się do mojej. Obróciłem lekko głowę w jego stronę i resztkami sił szepnąłem mu do ucha. Kocham cię, tato.